1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych w Cieszynie, na cmentarzu komunalnym przy Krużgankach, młodzież z gościnnym udziałem Krzysztofa Kasztury, wiceburmistrza Cieszyna, wystawiła fragment Dziadów, część drugą. A wszystko to dla wsparcia kwestii, z której dochód zostanie przeznaczony na renowację zabytkowych grobów. O nasze cieszyńskie zabytki cmentarne zadbała młodzież z Żywca. Uczniowie z liceum imienia Mikołaja Kopernika. Tak. W Żywcu, więc kiedy usłyszeli, że spektakl będzie towarzyszył tak szczytnej akcji, więc chętnie biorą w tym udział. Ja się cieszę, że będą mogli się pokazać. No to pokusiliśmy się na dosyć odważną koncepcję. Mam nadzieję, że się sprawdzi, że będzie fajnie, więc no, mamy nadzieję, że to nie będzie ostatnia edycja. Początkowo przedstawialiśmy to w czerwcu w auli szkolnej i w sumie teraz przedstawiam to ostatni raz. Tutaj mieliśmy taką okazję, ponieważ no, niestety nasze kółko teatralne już się skończyło. Więc kończymy taki fajny występ w Cieszynie na cmentarzu. W Cieszynie na cmentarzu, a jakie zmiany w scenariuszu? W czerwcu wystawialiśmy troszeczkę w inny sposób. Teraz mamy gościa, pana burmistrza, więc do dzisiaj mieliśmy w sumie 3 próby z tą zmianą scenariuszu, więc scenariusza, więc jest dobrze. Czyli wy należycie do kółka teatralnego, tak? W sumie niektórzy są w tym kółku, załóżmy, od pierwszej klasy. Niektóre osoby tutaj są z klasy maturalnej, inne osoby z klasy na przykład trzeciej. Wcześniej jeszcze inne osoby należały do tego kółka. I niektórzy należą pół roku, niektórzy należą kilka miesięcy, a niektórzy kilka lat w sumie. I tak się przygotowujemy do różnych sztuk. No właśnie, do różnych sztuk, a premierowo rozumiem na cmentarzu. No to oczywiście na premierowo. Tak. Taki spektakl. No i właśnie jakiś stresik jest, czy tutaj to tak bardziej jako nowe doświadczenie, tak do tego podchodzicie? Myślę, że jako nowe doświadczenie, bo zawsze występowaliśmy na przykład w auli szkolnej albo katolickiej, a teraz na cmentarzu to jest zupełnie coś innego, inny klimat, więc myślę, że coś nowego. I w innym mieście. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.